Z wielką przyjemnością gościmy dzisiaj właściciela prezentowanych plakatów, Krzysztofa Dydo, kolekcjonera, właściciela Galerii Plakatów w Krakowie i wielkiego miłośnika sztuki, a zwłaszcza plakatu artystycznego. Dzień dobry, Krzysztofie, bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Chciałabym przypomnieć Państwu, że jest to już nasze drugie spotkanie z plakatem. Pierwszą wystawę zorganizowaliśmy w 2017 roku w Domu Gotyckim. To była wystawa pod tytułem Kiedy mniej znaczy więcej. I wtedy zaprezentowaliśmy część, niewielką część Twojej kolekcji, przedstawiając ogólnie plakat artystyczny na przestrzeni około 70 lat. Teraz ten zakres czasowy jest bardzo podobny, ale postanowiliśmy zawęzić tematykę do plakatu filmowego. Kiedy wybraliśmy temat, że będziemy mówić właśnie o plakacie filmowym, ale dotyczącym filmów zarówno polskich, jak i zagranicznych, poprosiłam Cię o wybór około 50 plakatów filmowych. Powiedz, czy to w ogóle było proste zadanie, biorąc pod uwagę kolekcję, która, jak szacujesz, zawiera już ponad 30 tysięcy plakatów. Zakładam, że wśród nich plakat filmowy to jest bardzo duża liczba. Czy miałeś jakiś klucz wyboru? Czym się sugerowałeś, wybierając te plakaty dla mnie? To było wyjątkowo trudne zadanie. Powiem dlaczego. Nim to powiem, to jeszcze dodam, że akurat bardzo się cieszę, że w ogóle ta wystawa istnieje, że jeszcze dotrwała do tego roku. Bo ten rok też jest taki magiczny. To jest 125 lat kina w Polsce. No to wybrać ten jeden to jest trudno. Dlatego no, tak starałem się dobierać te plakaty, które stały się takimi jakimiś ikonami artysty, bądź no, są bardzo znane, albo są bardzo cenne, są poszukiwane, no w różny sposób. Ale też nie powiem, bo ja nie jestem wykształconym historykiem sztuki, jestem kolekcjonerem i też są moje upodobania, to co mnie się podoba, prawda? Więc na przykład w przypadku Waldemara Świeżego dałem taki plakat, który od zawsze wisiał u mnie w domu i wisi do dzisiaj. No także on mi się zawsze podobał, mimo że mógłbym pokazać inne, cenniejsze nawet, jeśli chodzi o pieniądze, o wartość i tak dalej. Niemniej jednak no, ten plakat zawsze lubiłem i on tu jest. No i dzięki temu mamy tutaj plakaty od połowy lat 40. aż do zupełnie współczesnych realizacji, bo mamy plakat, który został wykonany w 2020 roku, więc zupełnie współczesny. Ale myślę, że jakby mówiąc ogólnie o plakacie, nie sposób nie powiedzieć o tym najlepszym okresie w polskim plakacie artystycznym i o zjawisku, jakim jest polski plakat, Szkoła Polskiego Plakatu. W plakacie polskim, właśnie tym filmowym, to było takie zdarzenie tuż po wojnie, że ktoś, kto decydował o tym, jakie plakaty mają być, zwrócił się do artysty. To była taka, no, w historii plakatu polskiego można powiedzieć, że w okresie międzywojennym to te plakaty były takie robione właściwie ad hoc, to nie musieli robić artyści ani wykształceni ludzie, no, ktoś kto umiał złożył jakieś zdjęcia, prawda, z filmu, to zresztą taka moda na całym świecie panowała i panuje do dzisiaj i u nas też to jest w tej chwili, tak jakbyśmy rykoszetem dostali, prawda, po plecach, ale wtedy była taka sytuacja, że no Polska była w prawdziwej ruinie, kin było mało, właściwie no, no trzeba było jakąś reklamę zrobić, prawda? Więc te plakaty powinny powstać. No i jedna pani, Hanna Tomaszewska z rodziny, powiązana w jakiś sposób z Erykiem Lipińskim, artystą, który już przed wojną był związany z plakatem, czyli akurat to było w Łodzi, bo Warszawa była zniszczona i centrala filmowa wtedy miała nazwę Film Polski, znajdowała się w Łodzi. Ta pani odpowiadała za reklamę i zwróciła się do Eryka Lipińskiego, czy nie chciałby
zrobić plakatu do filmu. On mówi, ja, oburzył się wręcz, dlatego że to artyści się nie zajmowali takim filmowym plakatem. No i po jakimś zastanowieniu się zwrócił się do Henryka Tomaszewskiego, który również wtedy był w Łodzi, czy może by jednak coś zrobili, ale postanowili, że odpowiedzą z pewnymi warunkami. I te warunki zostały tak dosyć określone, że jeżeli my będziemy robić te plakaty, to takie, jak my zrobimy, muszą być zaakceptowane. No i to zgodzono się. Eryk Lipiński tutaj jest na wystawie, jeden z pierwszych jego plakatów, podpisany w każdym razie, no to jest rok 46. Również Henryk Tomaszewski wtedy zrobił plakat, zaczęli zapraszać swoich kolegów przedwojennych, artystów, czy by nie robili plakatów, prawda? No i tak się stało. Poza Erykiem Lipińskim, Henrykiem Tomaszewskim, taką główną postacią przedwojennego plakatu był Tadeusz Trepkowski, a i jeszcze Tadeusz Gronowski. Tak. Tadeusz Trepkowski dostał kilka nagród w Paryżu i to po prostu nawet nie to, że był artystą po Akademii Sztuk Pięknych, bo on nie skończył takich studiów. Niemniej jednak miał dar po prostu i wyobraźnię, jak powinien plakat wyglądać. Ci artyści no, naturalnie zaprosili jeszcze swoich kolegów i w ten sposób ta grupa się powiększała. Jeszcze po drodze była taka wystawa międzynarodowa w Wiedniu w 1948 roku, która zgromadziła plakaty z całego świata. Wtedy to były plakaty i ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, Związku Radzieckiego, Jugosławii, prawda, i krajów zachodnich, ale również z Polski. I wtedy na tej wystawie były już pokazane plakaty filmowe zarówno Lipińskiego, jak i Gronowskiego, Trepkowskiego. I te plakaty wzbudziły wtedy zainteresowanie i otrzymały nagrody. Tomaszewski również dostał tam kilka nagród za plakaty filmowe. Także ten plakat polski już jakby się objawił no, pod koniec lat 40., kontynuowany w latach 50. I właściwie to, co się dalej wydarzyło, to trwało gdzieś do połowy lat 60. Grupa artystów projektujących plakaty się zwiększała, dlatego że również zapotrzebowanie było coraz większe, bo tych filmów było coraz więcej. Tak. Doszło do tego, że rocznie tych plakatów było od kilkudziesięciu do 100, a później nawet 200 i więcej. Także ten, że ten, tak powiem, nurt w plakacie szeroko się rozprzestrzenił, ale też był widoczny na ulicy. Dlatego, że te plakaty były cały czas wyklejane, prawda? Więc ja akurat tym się zaraziłem, że widziałem te plakaty na ulicy, prawda? Że one funkcjonowały w przestrzeni publicznej, tak. Ale dodam jeszcze, że przecież, ponieważ tych sal kinowych też nie było dużo i wszędzie, były jeszcze kina takie objazdowe i te kina funkcjonowały w małych miejscowościach, we wsiach i te plakaty też tam nie mogły być przyklejone do słupów ogłoszeniowych, prawda, tylko gdzieś na parkanie, gdzieś przed koło kościoła, gdzieś tam gdzieś na drzwiach straży pożarnej, prawda. I one tak no tam się tak dędały na wietrze i ja już te plakaty, prawda, skuszony ich wyglądem zbierałem. No, przywoziłem wtedy do Krakowa, one tam sobie spoczywały. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo teraz, kiedy myślimy o plakacie i o tym, że chcemy go zdobyć, możemy otworzyć internet, możemy skorzystać z portali sprzedażowych, z aukcji sztuki, ze stron internetowych, a w czasie, kiedy ty zaczynałeś swoją kolekcję, te plakaty, właśnie skąd
częściowo odpowiedziałeś na to pytanie, skąd brało się plakaty, które były przeznaczone właśnie do przestrzeni publicznej, na słupy ogłoszeniowe, na tablice ogłoszeń, na płoty. One nie były przecież dostępne, nie można było ich tak po prostu kupić. No nie można było kupić, tak. Pokombinować, tak. Zakładam. No to znaczy tak, te plakaty były przede wszystkim drukowane w dużych nakładach. Niejednokrotnie to było kilka tysięcy, no bo to na całą Polskę, więc musiały być rozwiezione do tych takich wojewódzkich central, prawda, skąd dalej wychodziły na ulicę. I na ogół no nie wszystkie mogły być nawet rozklejone, bo to miejsca brakowało, bo nieraz obserwowałem i taki rozklejacz plakatów, to wiózł je tam, prawda, w torbie i kilka naraz, prawda, filmowych musiał wykleić, no więc to tak, tych słupów też nie było za wiele. I on na ogół, czy wykleił jeden więcej, czy mniej, to nie miało dużego znaczenia. I jak był taki jakiś jeden, który się bardzo podobał, to jak się go bardzo prosiło, to w końcu dał. No a później to szukało się innych dróg, naturalnie. Szymon Bojko kiedyś nawet napisał o mnie, że to tajemnicza to sprawa jest, lepiej jej nie ujawniać, opowiem, jak to się, lepiej nie mówić głośno. Jak to było naprawdę, no ale czasami no też to były też finanse, to nie było do końca tak, no tak. Że za darmo, no ale to takie czasy były i każdy radził sobie jak mógł. To prawda, czyli gdybyś miał odpowiedzieć, dlaczego kolekcja plakatu? To... No dlatego, że pokochałem ten plakat i pamiętam o tym plakacie, jak daleko pamięć sięga. No, pamiętasz pierwszy plakat, jaki zdobyłeś? To jest trudno powiedzieć, bo na początku no, na pewno nie był starowiejski, którego ukochałem później troszeczkę, już będąc w liceum, ale wcześniej to na pewno były plakaty i Świeżego, i Eryka Lipińskiego, i Tomaszewskiego, jakiś plakat, chociaż z Tomaszewskim to jest jeszcze taka sprawa, że on zrobił kilka plakatów do filmów amerykańskich i trzeba powiedzieć, że z tymi plakatami to był taki kłopot dla władz, że pod koniec lat 40. musiały wszystkie, które pozostały, zniszczyć. Po prostu nie mogło nic pozostać, co było związane z Ameryką. Po prostu stosunek wschodu do zachodu był taki, że Ameryka była po prostu poza... ocenzurowana i te plakaty zostały zniszczone i tak jak Tomaszewski chciał później, w następnych latach gdzieś je pokazać, a nie tylko nawet on, tylko władza chciała się pochwalić, jakie wspaniałe plakaty, które kiedyś nawet zdążyły dostać nagrody, a ich nie ma jak ten, to dodrukowano te plakaty drugi raz. No to kilkanaście takich plakatów i ja właściwie to te plakaty mam z tej jak gdyby, z tego dodruku, bo tych pierwszych to naprawdę bardzo trudno jest gdzieś znaleźć. No to. I to jest właśnie też rzecz, która mnie bardzo interesuje. Co sprawia, że dany plakat jest bezcenny wręcz, bardzo ciężko go zdobyć? Czy chodzi tylko o ten nakład? Czy... I też co wpływa na cenę? Bo obecnie obserwujemy duży wzrost cen plakatów, które co wpływa na to, że niektóre są tańsze, niektóre droższe, niektóre bardzo drogie. To wiele czynników się na to składa. Przede wszystkim plakat filmowy jest obiektem pożądania na całym świecie. Bo jeżeli jest dobry film, jeżeli gra w nim dobry aktor, dostał Oscara i tak. Prawda, więc to już działa. No z tego powodu, niekoniecznie, plakat nawet nie musi być taki super, hiper, jeżeli chodzi o grafikę, ale już sam fakt, że dotyczy jakiegoś filmu. Ale jeśli jeszcze jest graficznie piękny, to już jest to element dodatkowy. I tutaj jeżeli zrobił go, znaczy zaprojektował Fangor na przykład, który jest skądinąd wielkim artystą, prawda, malarzem i jest znany na całym świecie, no to i plakat również, prawda, a plakat też nie jest zły. Więc to są jak gdyby takie powiązania już autorsko z filmem. Na pewno trudniej jest, jeśli się mówi o plakacie teatralnym już czy operowym, bo to już są inne, prawda, emocje, inaczej troszeczkę i może lokalnie bardziej niż
Chociaż no, jeżeli to jest Puccini albo Verdi, no to też jest to bardzo ważne i te plakaty też wtedy mają inną wartość. Tutaj tak jakby za każdym plakatem stoi nazwisko autora. To jest najważniejsze. No i nakład. Jeżeli plakaty Tomaszewskiego zostały zniszczone i gdzieś się jakiś uchował taki, prawda, więc jest cenny. Jeżeli plakat Lenicy na przykład do filmu Nóż w wodzie stoi za Polańskim, no tak. Prawda? Więc też jest obiektem takim no, pożądania dla wielu kolekcjonerów. No i to mniej więcej w ten sposób wygląda. Interesuje mnie, czy ta wolność artystyczna, o której wspomniałeś w kontekście tych pierwszych twórców, czyli Lipińskiego czy Tomaszewskiego, którzy sobie zastrzegli, że owszem, zrobimy plakat pod warunkiem, że nikt nam nie będzie w niego ingerował, czy ta wolność artystyczna towarzyszyła też kolejnym twórcom, czy jednak istniała jakaś instytucja, tak powiedzmy kontrolująca zarówno jakość, jak i treść takiego plakatu, bo jak wiemy, no wiele można powiedzieć w taki plastyczny sposób. Znaczy, generalnie biorąc, jeżeli chodzi o cenzurę w kategoriach teatru, filmu, opery, czy nawet jakichś wydarzeń kulturalnych, to była łagodniejsza. Były pewne obostrzenia już pod koniec lat 40., bo to wiadomo, że epoka socrealizmu, która weszła tutaj na nasz teren, no była już pewnego rodzaju cenzurą i artysta nie mógł sobie tak byle czego zrobić, ale mógł zastąpić tam na przykład robotnicę jakąś, którą Rosjanie proponowali bukietem kwiatów i tak dalej, i tak dalej. Więc były takie elementy, które zostały wprowadzone jakby zastępstwo tych takich socrealistycznych typowych i Polacy sobie bardzo dobrze z tym radzili, a szczególnie tam w filmie to było łatwiejsze, zupełnie łatwe, można powiedzieć, bo to gorzej z plakatami politycznymi, czy takimi plakatami, które no, miały mówić o naszych sukcesach. Ale w następnych latach no to już było w ogóle rozluźnienie i tak prawdę mówiąc, kto zrobił projekt, to ten projekt był akceptowany, chyba że zdarzała się taka sytuacja, że nawet był zaakceptowany, wydrukowany, ale nie mógł być wyklejony, bo zaszło jakieś po prostu zdarzenie polityczne, do którego ten plakat filmowy nie pasował. Tak, i były takie momenty, wiem, że z plakatem Lenicy, nie jestem w stanie teraz przytoczyć dokładnie, jaka to była sytuacja, ale to tak wyglądało, że akurat coś się działo w polityce, a ten plakat byłby jakby kontra temu. Powiedz, czy mając w kolekcji 30 tysięcy plakatów, masz świadomość, że jakiegoś nie posiadasz? No pewnie. Nieraz odkrywam właśnie, że jeszcze takie były, takie, nawet czasami jest tak, że nie widziałem nigdy takiego plakatu. To znaczy niekoniecznie, że go widzę fizycznie, tylko gdzieś na zdjęciu, prawda? Bo no, też ludzie tam pokazują w internecie, prawda, jakieś no tak, swoje zbiory, no to, tak, muzea, prawda, też czasami coś wyciągną takiego ciekawego, albo jakiś spis zobaczę, w którym widnieje tytuł plakatu, o którym nie wiedziałem, że był i że go ktoś zrobił. To jest trudna sprawa. Być może, że nawet tym ludziom, kolekcjonerom z Warszawy, jeśli chodzi o plakat filmowy, jest łatwiej, bo no, tam nawet tych plakatów było więcej wyklejanych, bo to no, stolica na miejscu i każdy jeden plakat był tam wyklejony, bo wszystkie filmy tam były grane. No tak. A już na prowincji to jest inaczej. No, już nie wszystko dotarło. Niektóre, na przykład niektóre filmy miały dwa różne plakaty przez dwóch artystów zrobione. Nawet Nóż w wodzie też są dwóch dwie projektantów. O. Tak. I to, no, jeżeli ktoś wie o tym, no to dobrze, ale czasami jest tak, że się nie wie, prawda? I nawet no, mnie, który już tam przez tyle lat obcuję z plakatem, też czasem wydaje się dziwne, no, nie widziałem go albo nie zapamiętałem. To też tak może być. Kolekcjonowanie to przecież nie tylko posiadanie materialnie tych plakatów, ale też wielka przygoda w poznawaniu innych kolekcjonerów, w poznawaniu różnych miejsc, w bywaniu w różnych miejscach, ale też poznawaniu samych artystów. Tak jak wspomniałeś, organizowane były pewnie niejednokrotnie takie być może i wystawy, i spotkania z twórcami i
Ty, będąc w samym sercu tych wydarzeń, mogłeś poznać ich osobiście i chciałam cię zapytać, no, czy masz wśród nich swoich ulubionych? I nie wiem, czy myślę tylko o ulubionych ze względu na ich sztukę, ale też być może na osobowość, bo zakładam, że to też mogło robić wrażenie. No, to jest ogromne szczęście, jeżeli człowiek może poznać tych ludzi. No i tak się złożyło, że pierwszym takim artystą, nie z Krakowa, którego mogłem dotknąć bliżej, być u niego w domu, też zorganizować wystawę jego plakatów, to był Waldemar Świeży. Ja go od samego początku lubiłem, jeśli chodzi o plakaty. Także to. No i później po kolei to poszło dosyć szybko, bo później był mój kolega Jan Sawka, którego znałem z innych sytuacji w Polsce, bo na FAMie w Świnoujściu, prawda? No i to tak. Później był Starowiejski, którego ogromną wystawę zorganizowałem w BWA w Krakowie. To też było wydarzenie. Roman Cieślewicz, też wystawa w Krakowie. Później spotkanie z Lenicą. No i tak po kolei tych z Tomaszewskim. No to wszystkich może nie poznałem, bo to jest też ta odległość, prawda, że się mieszka tu, a oni mieszkają tam. Zresztą to, że no, Cieślewicz mieszkał w Paryżu, Lenica, prawda. Lenicę poznałem w Berlinie, kiedy wyjeżdżałem gdzieś, już nie pamiętam gdzie, prawdopodobnie do Francji. Bez pieniędzy, miałem tylko te 5 czy 15 dolarów tranzytowe, takie się dostawało jakieś ten. No i trzeba było skądś te pieniądze mieć. No to miałem rolkę plakatów, wysiadłem na dworcu Zoologische Garten, zoo, i obok była studencka stołówka Politechniki Berlińskiej. No i tam na podłodze rozłożone plakaty przekładane sprzedawały się w ciągu godziny, może półtorej. I stoi nade mną, tam za plecami ktoś i mówi, o, to mój plakat. Ja się obracam, a to był Lenica. O, niezwykłe Lenica spotkanie. Akurat wtedy pracował w Berlinie, wykładał. No i później mnie zaprosił do siebie tam na uczelnię. No to takie wydarzenia po prostu, no miłe, prawda? Miłe, no i dlatego też starałem się za każdym razem jednak odwdzięczyć tym artystom, robiąc wystawy kolejne. No i jakby później, no, żeby poszerzyć to grono, to z kolei jeździłem po różnych uczelniach polskich. Zaglądałem do pracowni moich kolegów, tak jak Romana Kalarusa, powiedzmy, czy Leszka Żebrowskiego w Szczecinie, żeby zobaczyć, jak oni uczą i jacy są ci uczniowie. No i jak już miałem galerię, to postanowiłem, że tym najmłodszym będę po prostu, będę ich promował i pokazywał ich osiągnięcia jeszcze nie jako artystów, ale jeszcze nawet jako studentów, a później tuż po studiach. Także po prostu z roku na rok grono tych moich znajomych, przyjaciół, artystów rosło. No i też taką ambicją moją było, żeby udokumentować osiągnięcia polskiego plakatu, bo brakowało u nas w ogóle takiej literatury, w ogóle jeżeli chodzi o reprodukcję plakatów i tak dalej. Wystawa Franka Starowiejskiego to była pierwszą wystawą, na której był katalog kolorowy. Kolor na dzisiaj, jakbyśmy popatrzyli, to taki trochę nie za bardzo, ale faktycznie był to pierwszy kolorowy jego katalog. No i później pomyślałem tak, że zbliżała się akurat setna rocznica powstania w ogóle pierwszego polskiego plakatu i zrobiłem taką wystawę, też było chyba 600 plakatów na tej wystawie. Cała historia od samego początku, namówiłem muzea, żeby wypożyczyły mi te najstarsze plakaty, no nie wszystkie naraz, bo to wiadomo, ale i Muzeum w Wilanowie, i Muzeum Narodowe w Krakowie, i biblioteka. No także, no i moja własna kolekcja,
No to było 600 plakatów z katalogiem w kolorze. Wszystkie plakaty były w tym katalogu, no więc to było też wydarzenie, bo to co mnie najbardziej cieszyło, no a później następnym to był plakat filmowy, później był plakat teatralny, plakat muzyczny, jeszcze parę innych książek, także też jako wydawca zaistniałem na tym plakatowym rynku. No to jest, no cóż tu dodać więcej, no to jest to, co mnie cieszy po prostu. A już tak na zakończenie naszej rozmowy, chciałabym jeszcze tutaj tak trochę gorzką refleksję na temat współczesnej kondycji tego plakatu artystycznego, bo no, gorzką z tego względu, że jednak no, ten plakat, który pokazujemy tutaj, on już, tak jak wspomniałeś wcześniej, już się na ulicach niestety nie pojawia i nie jest aż tak na fali, nie pojawiają się oficjalne zamówienia do filmów. Zazwyczaj jesteśmy już przyzwyczajeni do takich prostych fotosów, nie operujących tutaj żadnym artyzmem. Czy sądzisz, że jest jeszcze jakaś nadzieja dla plakatu artystycznego w naszym kraju? Czy on jeszcze ma szansę pojawić się znowu w takim szerszym obiegu? Znaczy, sytuacja jest taka bardziej skomplikowana, bo to z jednej strony to tak, reklama towaru wymaga innych plakatów prawdopodobnie, bo to ci, co chcą zareklamować swój towar, no to się zgłaszają do agencji takich reklamowych. To jest globalna reklama, ona jest zarówno, powiedzmy, że i na ulicy, i w telewizji, i w internecie, i Bóg wie gdzie. Są billboardy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest drogie, za to trzeba zapłacić. Nawet za wyklejenie takiego niedużego plakatu, no też trzeba zapłacić. Poprzednio no te ceny były inne, prawda? Wszystko należało do państwa, te wszystkie kioski do obklejania i tak dalej, to nie było prywatne. Teraz no wszystko jest prywatne, więc każdy za coś tam, nawet za tą przestrzeń, prawda, trzeba zapłacić. W związku z tym nawet jeżeli taki teatr wydrukuje, zamówi u artysty plakat i wydrukuje go, to jest pytanie, czy ma pieniądze jeszcze, żeby go rozkleić w mieście. I to powoduje, że poza tym jeszcze dodatkowo zmieniły się techniki drukarskie, bo poza tym wielkonakładowym offsetem, prawda, który jest, to są takie maszyny, które drukują jeden egzemplarz, on jest świetnie wydrukowany, w zasadzie można wydrukować pięć, jest pięć gablotek, do pięciu gablotek i do widzenia. Kino rządzi się znowu czymś zupełnie, bo tu wracamy do plakatu filmowego, innymi zasadami. Już w czasach, kiedy Lipiński i Tomaszewski powiedzieli, że będą robić takie plakaty, jakie oni, prawda, zrobią, to reżyserzy powiedzieli, że nie, my nie chcemy takich, bo ten, co będzie oglądał te plakaty, to nie będzie wiedział, kto gra w tym filmie, jak on wygląda i tak dalej. To muszą być takie fotosy. No więc tam była, to już były tarcia. To nie było takie łatwe przejście z tych plakatów sprzed wojny, prawda, tak jak wyglądały, do tych nowych, artystycznych. Ten plakat mógłby być tylko dla filmów polskich tą etykietką, mógłby być. Niby tak miało być, mówię niby, bo tak było ustalane kiedyś, że będą zapraszani artyści, że będą ten. No ale co z tego, jak tam jeden artysta znowu robił przez jakiś czas, nie dopuszczając innych, nie wiem, czy nie dopuszczając, czy go chcieli, no to już jest jakaś inna sytuacja. Natomiast tak, żeby to robili różni, żeby dawać to otwarcie, prawda, że jest film taki, proszę tu przysłać ten, zrobimy konkurs, tak jak robi się konkursy do różnych festiwali, czy do różnych wydarzeń, że są konkursy, prawda? Więc w sumie, jeżeli produkujemy polski film, mógłby być konkurs na plakat do tego. Taki nawet zamknięty, zaproszenie pięciu, sześciu artystów, żeby przygotowali, tak się dawniej też robiło, że do pewnych wydarzeń tak przygotowywano ten finałowy plakat. Krzysztof, bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za to spotkanie, a zwłaszcza za umożliwienie zaprezentowania Twojej kolekcji, oczywiście w niewielkiej części u nas w muzeum. Tutaj trzeba przyjść i przyglądać się temu z bliska. Każdy z nich jest inny, każdy
odznacza się niezwykłą urodą. Tymczasem jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za nasze spotkanie i mam nadzieję, że to nie jest nasza jeszcze ostatnia współpraca, że jeszcze będziemy mieli. No bardzo wiele. Się będę cieszył. Cieszę się z tego, co jest. Bardzo dziękuję Tobie, muzeum, że zechciało w ogóle tutaj zrobić wystawę plakatu. No, ja jestem zawsze otwarty, jak tylko jest hasło, to już szukam plakatów do następnej wystawy i tak będzie, myślę, do ostatnich moich dni. Dziękuję bardzo. No, ja też dziękuję.